Zima nie odpuszcza, ale życie się toczy. Do początku nowego w takich warunkach nocą przedzierała się karetka. Ratownicy trochę się spóźnili, ale gdyby nie pomoc strażaków, wcale nie dotarliby do kobiety, która urodziła w domu. Zespół medyczny jechał z nami w samochodzie strażackim, ponieważ auto ich nie dałoby rady po prostu dojechać tam na miejsce. Tam i dziś bez pługa nie można dojechać, ale najważniejsze, że mama i dziecko bezpieczne są już w szpitalu i czują się dobrze. Dziecko urodziło się szczęśliwie. Straż wywiezła matkę, która urodziła, a służby drogowe dziecko wraz z lekarzem. A o tej karetce mówiliśmy w piątek. Też dotarła do chorego, bo z pomocą ruszył człowiek, który zauważył w środku nocy migające w oddali niebieskie światła. Bezinteresownie, prawda? No, odpalił ten ciągnik, utorował tą drogę. Zrobił to swoim traktorem wyposażonym w pług domowej roboty, który co chwilę musi naprawiać. Myśmy dali radę, ludzie nie polegli, sprzęt poległ. No. Ale jest szansa, że wkrótce będzie tu taki, co się nie zepsuje. Znajomy pana Piotra po ostatniej akcji ogłosił zbiórkę na nowy, profesjonalny pług. Dużo by to nam dało. Piotrek nie musiałby starych pługów remontować, spawać, dorabiać sztucznych pługów, tak? Potrzeba 10 tysięcy. Sporo, ale jest szansa. Do zbiórki na swoich stronach zachęca też Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przemyśla, której załodze pan Piotr pomógł. A w Wielkopolskiej Wyszynie strażacy ochotnicy sami postanowili przekonać innych, by im pomogli, bo ich stare wozy już ledwo zipią. Jelcie jest 83, a stare 77. No są to już stare wozy. No i chcielibyśmy w przyszłości, w najbliższej najlepiej, pozyskać jakiś nowszy, nie? Tak bardzo nie mogą się doczekać i doprosić nowego, że przez tydzień z okolicznych posesji zwozili śnieg i sami go sobie ulepili. Pożaru nie ugasi, ale już stał się lokalną atrakcją. Wóz ze śniegu jest nowością. Na razie czekamy, czekamy, czekamy. Mamy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.